Grudnia, witamy Was ze słonecznej wyspy Difushi, Malediwy. W końcu wyszło słoneczko, wczorajszy dzień był taki średni. Na straty. Na straty, do połowy dnia padało, a później już było dobrze, ale bez słońca, więc troszkę i tak pokorzystaliśmy. Dzisiaj już jest od rana słonecznie, także zrobiłam trochę prania. Powiesiłam, zobaczymy czy wyschnie, bo tutaj średnio schnie pranie, tutaj jest bardzo, bardzo duża wilgotność powietrza. Nawet jak mieliśmy paluszki, zostawiliśmy je na noc na plaży, zostawiliśmy je na chwilę, dosłownie na pół godziny poszliśmy do wody, wróciliśmy, to te co nie były jakby przykryte, czyli były na wierzchu, albo te co nam wypadły na ręcznik, były od razu mokre. Jest bardzo duża wilgotność i ciężko właśnie ze schnięciem czy ręczników, czy właśnie robieniem jakiegoś prania. Chyba że bezpośrednio na słoneczko się położy, no to wtedy jest szansa. Tutaj nie mamy takiego bezpośredniego wyjścia na słońce, no ale zobaczymy. Na próbę zrobiłam pranie, czekamy. Idziemy na plażę. Tutaj za mną jakaś jest, te chyba zbiorniki wody są tutejsze. Idziemy sobie na plażę, tutaj przez taką dżunglę trzeba przejść, małą, i wychodzimy na taką piękną plażę z takim cyplem. W ogóle tutaj na Difushi jest sporo plaż takich właśnie bikini, ze 3. W guesthouse nam powiedzieli, że 3, ale no jedna jest bardzo długa, bo się ciągnie przez całą długość wyspy tak naprawdę. Więc no tutaj jest mocno, bym powiedziała, turystycznie, bo mało widać tych tutejszych ludzi. Chociaż no, są budynki takie lokalne i tak dalej. Ale tu można się tak poczuć troszkę swobodniej. A nie, że się cały czas patrzą i tak kręcą nosem. My tutaj wychodzimy z naszego guest house'u, Amera się nazywa. Wychodzimy, możemy iść od razu na pierwszą plażę tutaj bardzo blisko. Ale ona nam się tak średnio podoba, więc idziemy troszkę dalej. Musimy minąć właśnie trochę takich lokalnych budynków. O tam, tam już widać tą plażę, co nas od razu bardzo bliziutko. Mama, robimy tam. Co tam masz? Tak, idziemy. Tutaj też trwają różne budowy. Coś naprawiają, poprawiają. Jest spory bałagan. O, tutaj coś budują. Też ciekawe, to jeszcze jest w takim bardzo stanie surowym, a tam już okna są na górze. Ogólnie tu jest sporo palm kokosowych. Jest bardzo ładnie. Jest tutaj tak dziko dosyć. Jest sporo właśnie drzew, palm. O, to jest taka niska palma z małymi kokosami. Jeszcze nie są na pewno dojrzałe. Zobaczcie. O, tutaj już rosną kokosy. Ciekawe, czy chyba nie urosną do takiego rozmiaru, że można je było zjeść, bo tutaj już widzę, że takie są zgniłe czy coś. Pewnie zwierzęta sobie zjadają trochę. Idziemy dalej. Tutaj właśnie zaraz będziemy wchodzić w taką dżunglę, można powiedzieć. Mała, to ciężko to nazwać dżunglą, ale las palmowy. Tu jest puściutko, ludzi mało. Wczoraj to jak spacerowaliśmy sobie tutaj, to mieliśmy wrażenie, że tylko my jesteśmy na tej wyspie. Na początku to w ogóle ludzi nie było, pusto. Ogromna plaża, zero ludzi. Później już się trochę zeszło, ale to też jakieś może z 10 osób w sumie. Także to już jest taka daleka wyspa, jeżeli chodzi o odległość od Male. Oczywiście są dalsze. Ale już płynęliśmy prawie 3 godziny promem publicznym, że już troszkę dalej. Idziemy dalej. Jest też troszeczkę tutaj śmieci powyrzucanych jakby na końcu wyspy.
Tu jest boisko. Widzę, że kładą chyba nową sztuczną trawę. Tak bardzo dbają o takie rzeczy. O, i my tutaj już wchodzimy w dżunglę palmową. Tropikalny las. Już blisko? Gorąco, Czesio? Tak, chciałbyś już się zanurzyć w ciepłym oceanie, żeby się schłodzić? Mhm, dobrze. Będziesz nurkował? A ty, Urszula, co tam masz w tym wiaderku? Rzeczy. Rzeczy? Na plażę do zabawy? Tak. Dobrze. Ale my będziemy mówić... Tutaj już są różne plaże, ale raczej dla łódek, tutaj do kąpania się to tak średnio, bo są kamienie. No i zejście też nie jest fajne, ale już jest pięknie. Tam już za tymi krzakami będzie plaża za chwilę. O, co tam masz? Kwiatuszki? Dziękuję bardzo. Śliczne. Jesteśmy na plaży, tutaj naszego hotelu są leżaki, są właśnie takie domki, które dają cień. Tu jest piękna plaża, taki cypel. Spokojny ocean dzisiaj. O, tam też są naszego hotelu leżaki. Możemy sobie zajmować. W ogóle na wszystkich plażach tutaj znajdziemy leżaki naszego hotelu. O, a tam jeszcze jakaś wyspa kolejna. Dotarliśmy na plażę. Jedną z trzech. Tu jest taki cypel. I chyba dużo się dzieje w oceanie, bo dużo ludzi tutaj snurkuje. Także ten. I też widać takie czarne plamy, jakby na wodzie, że po prostu tam nie ma piasku, tylko jest rafa albo coś. Zobaczymy. Może my też tam podpłyniemy, chociaż chyba nie planujemy jakichś wielkich nurkowań. Tam na przykład widać takie kółko, taką plamę. Tu jest plaża. Jest taki właśnie cypel. Fajnie to wygląda. Na takich cyplach też trzeba pamiętać, że przez to, że ten piasek jakby jest tak po środku, wysunięty w morze czy ocean, mogą być różne prądy wodne, więc też takie pływanie w takich miejscach, no, trzeba być ostrożnym, bo tutaj się styka, no, styka się ta woda na różnych miejscach. Kiedyś nam to jakaś pani tłumaczyła w Grecji, jak byliśmy, żeby właśnie uważać. Nie wiem, czy tutaj też tak jest. Ale pamiętam, jak byliśmy na Chalkidiki kiedyś w Grecji, to pani nam mówiła, że żeby uważać, właśnie tam był taki cypel już na końcu tego palca. Pani mówiła, że tam no, zginęło kilka osób, bo są bardzo duże prądy. Przez to właśnie, że ten piasek, jak tutaj widać, że ten piasek jest tak, no tak przecina tą wodę jakby. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy wiecie coś na ten temat.
czy się mylę, czy mam rację, czy jest w ogóle no, czy takie prawdopodobieństwo, że tam mogą być prądy i coś się może wydarzyć. Dajcie znać. Tam jakbyśmy poszli prosto, to przez całą długość wyspy ciągnie się plaża. Tam po całej długości leżą leżaki, jakieś są ławeczki, są takie nawet skrzydła do zrobienia zdjęcia. Także można tutaj naprawdę znaleźć miejsce takie ustronne dla siebie. To jest fajne na tej wyspie. Tutaj zatrzymaliśmy się tutaj na tej plaży. Będziemy sobie tutaj do obiadu plażować. O, tu są takie właśnie leżaczki sobie przystawiliśmy bliziutko wody. I mamy relaksik. O, tam jakaś tratwa płynie. Nie, ja chcę tylko. Co oni tam wiozą? A tutaj mamy rzekę. Pada deszczyk. Godzina 16:30. A my idziemy na spacer, bo mamy tutaj parasolki hotelowe. O, tak. I Czesio bardzo chciał iść na spacerek, bo ogólnie pogoda jest super, jest cieplutko, tylko tyle, że pada deszczyk. Więc idziemy się przejść. O, tak wygląda miasto, jak pada deszcz. Robią się kałuże od razu. Tu dzieci wyszły pograć w piłkę. Tu jest jakaś szkoła. Idziemy zobaczyć, jak wygląda ocean w deszczu. Tu też jakiś hotel przed nami. Jak tam, Czesio? Czesio, pada deszczyk? Tak. Ciepło? Tak. Zobaczcie, tu blisko plaży hotel. Tak, blisko plaży jest hotel, dokładnie. Może trochę wzburzone. Tak tutaj te dni wyglądają czasami, nie zawsze, ale zdarza się, że rano jest upał, po prostu tak gorąco, że się nie da wytrzymać, a po godzinie 16 nagle zaczyna padać deszcz. Ten deszcz jest taki w miarę spokojny. Czasami pada taki tropikalny, mocny, szybki, że nie da rady wyjść. Ale ten jest przyjemny. Już zbliżamy się do wybrzeża, bo plaży to tutaj nie ma. A nie, no jest jakaś. O, tutaj przy hotelu mają taki taras. Huśtawki. O, fajnie. O, tutaj standardowo pełno śmieci. O, ale trzymasz parasol. Tutaj chyba ta palma była taka, że na niej się robiło zdjęcia, chociaż nie. One się po prostu wywracają. Okej. Okay. One też zaraz się wywrócą, bo tu korzenie już nie są w piasku. Widzisz, jak się palma wywróciła? No zobacz jak, leży w wodzie. O, i tak to wygląda. Jedno wielkie śmietnisko. I ciekawe, czy to morze wyrzuciło, znaczy ocean, czy ludzie tutaj rzucają te śmieci. Znaczyłoby, żeby wzięli i to posprzątali. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was na kolejne nasze filmy, gdzie pokażę Wam następne jeszcze dwie plaże, które znajdują się na wyspie Difushi. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się tu podoba, co o tym myślicie. Dajcie łapkę w górę. Dzięki. Cześć.